Proszę Państwa, Kuba Witek, ostatni prelegent piątego festiwalu Za Horyzontem organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Jesteśmy pod dużym wrażeniem filmu, jaki Kuba pokazał nam już na koniec festiwalu i no, jego pasji, bo niewątpliwie podróże to jego pasja, ale i nie tylko. Chwilę porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyspy Owcze. To było tak, że co było pretekstem, że akurat Wyspy Owcze? Przypadek? No, przypadek. Islandia była pretekstem, że były Wyspy Owcze. Tak. Wylądowałem na Islandii, no i tam troszkę podziałałem, a potem właśnie dowiedziałem się o miejscu takim jak Wyspy Owcze. Bo oczywiście gdzieś z samej nazwy to słyszałem, ale szczerze nie miałem nawet pojęcia, gdzie to jest. Powiedz mi jedną rzecz, bo mnie zaskoczyło, znaczy ja się cieszę, że tak jest, że teraz filmy robione przez ludzi w żaden sposób nie odbiegają od filmów robionych przez zawodowców. Przepiękne zdjęcia. Drona wykorzystywałeś? Oczywiście. Ale czy ty to robiłeś wszystko sam, czy to była ekipa? Sam? Pomagali mi trochę znajomi podczas, bo na Wyspach Owczych zeszłym roku byłem 4 razy o różnych porach roku. I 2 razy był ktoś ze mną. No ale to bardziej do takiej pomocy jako drugi kierowca, czy żeby gdzieś sprzęt ponosić, takie wsparcie bardziej duchowe niż filmowe. Chociaż też, no też robiliśmy trochę dokumentacji takiej, żeby zrobić jakiś making of w przyszłości. Żeby siebie pokazać też. Opowiedzieć trochę historię. Kuba, zawsze jak rozmawiam z ludźmi, no bo spotykamy się tutaj, bo festiwal podróżniczy, to niestety, no ale gdzieś temat pieniędzy się przejawia. Jasne. No bo żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, no i wiemy. Ja bym chciał się zapytać ciebie, czy to wygląda tak, bo że ty robisz to, ponieważ znalazłeś sponsora, czy masz zlecenie i wiesz, że robisz to już, bo dostaniesz za to jakąś tam zapłatę, czy, no, czy że to ci się w jakiś sposób zwróci, czy ty robisz to dla siebie i liczysz, że to sprzedasz? Tak, druga opcja. Druga. To jest tak, że ja to filmowaniem zająłem się późno. Nie skończyłem żadnej szkoły filmowej, jestem po szkole muzycznej, bo skończyłem takie studia, które się nazywa Music Production w Anglii na Uniwersytecie w Preston i tam uczyliśmy się podstaw różnych rzeczy. I między innymi filmowania i montowania. No i na początku robiłem jakieś tam marne teledyski. Później jakieś niechcące załapałem zlecenie, zacząłem trochę na tym zarabiać, przez bardzo długi czas uważałem, że nie mam do tego żadnych predyspozycji, że w ogóle się nie nadaje, nie mam oka, no ale jednak gdzieś z roku na rok coraz więcej, no i teraz jakby już filmowanie jest absolutnie moim kierunkiem, z którego nie mam zamiaru zawracać, więc wszystko to, co robię do tej pory, to jest inwestycja. Akurat z filmem Wyspach Owczych udało mi się, kilka dni temu zresztą ten film został pokazany w Fareskiej Telewizji na Wyspach Owczych, więc udało mi się go sprzedać tam dla nich, więc no to akurat fajnie i częściowo mi się ten projekt już zwrócił. Też miałem wsparcie, bo akurat Wyspy Owcze są takim fajnym krajem, w którym żyje tylko 50 tysięcy osób, więc łatwiej ze wszystkich dotrzeć. Więc na przykład udało mi się nawiązać kontakt z szefową linii lotniczych Atlantic Airways. Napisałem do niej maila, powiedziałem, że robię taki projekt, bo chciałem bardzo polecieć latem na wyspę, a wtedy jest oczywiście no, najdrożej, bo po prostu no, te ceny są nieziemskie, szczególnie lotów. No a pani bez dłuższego namysłu powiedziała, bardzo fajny projekt, proszę 2 bilety. Więc. O ja, tak. Pytania. Więc ja nie będę ściemniał, mam ogromne szczęście do ludzi, korzystam też z takiego wsparcia. Nie wiem, jak przy poprzednim filmie o Islandii, na przykład podobnie była firma 2 chłopaków z Polski, którzy wynajmują jeepy. Oni mnie akurat kojarzyli też przez tą wycieczkę rowerową, więc miałem trochę zadanie ułatwione. Bo po prostu no, nie byłem tak człowiekiem zupełnie znikąd. W każdym razie też wsparli mnie jeepem na 2 tygodnie za darmo. Musiałem sobie tylko tankować, miałem z tyłu spanie, wszystko, więc mogłem objechać Islandię i zrobić film. Podobnie jest zresztą, tak samo było na Wyspach Owczych z Kingą, z którą nawiązałem kontakt i która od razu jeszcze będąc wtedy w zupełnie innym kraju zaproponowała mi nocleg w domu swojego męża, nie widząc mnie na oczy. I
powiedziała mi, że jak dolecimy, to bo wtedy akurat byłem z dwójką znajomych, to drzwi będą otwarte, bo na spachoczych ich nie zamykaj, tylko damy znać, że jesteśmy, to ona nam powie co i jak. No i spędziliśmy u niej 2 tygodnie. I spotkaliśmy super. W wielkim, wspaniałym domu. Zresztą no teraz już jak po prostu odwiedzam wyspę, no to zazwyczaj się u Kingi zatrzymuję. Więc... No albo tak, Kuba, to jest tak, że jest jakiś projekt, on jest na przykład, że ty go planujesz, że w przyszłym roku zrobisz to, w przyszłym roku to, natomiast no nie ukrywajmy, że to życie cały czas leci, nie? Że te rachunki trzeba jednak, kurczę, zapłacić, bo to zawsze jest pewnego rodzaju taki, znaczy ja nie wiem, czy słowo kompromis to jest w ogóle dobre słowo, ale że wiesz, lęk, może lęk, strach, kurde, przed tym, że no wiesz, że pewne rzeczy się nie udadzą i człowiek będzie za przeproszeniem w ciemne idę. Z drugiej strony nie chcę iść do pracy na jakiś wyścig szczurów się decydować, bo to nie dla mnie. I jak u ciebie to wygląda? No bo całe twoje życie jest podporządkowane podróży, filmom i tak dalej, czy... Teraz już tak. Teraz już tak, bo no, samo filmowanie pozwalało mi przez te wszystkie lata w jakiś tam w miarę luźny sposób zarabiać sobie pieniądze. Raz lepszym skutkiem, raz gorszym, wiadomo jak to jest, jak się prowadzi własną działalność. Jednak przeszedłem już w tym biznesie, można powiedzieć, jakąś tam swoją drogę. W tym momencie mam 30 parę lat, jestem niezależny, nie mam żony, dzieci jeszcze, nie mam kredytów, różnych zobowiązań. W pewnym momencie też taką podjąłem ważną decyzję, bo mieszkałem w Krakowie, we Wrocławiu, potem w Warszawie i w pewnym momencie zdecydowałem, że wracam do rodzinnych Kielc, bo po prostu no, taka mi się trafiła możliwość. I początkowo bałem się tego, bo myślałem, że to będzie krok w tył, a to okazało się, że było najlepsze wyjście, jakie mogłem podjąć, jakkolwiek to powiedzieć, bo po prostu koszty życia mam bardzo nieduże. Mogłem wreszcie zainwestować w sprzęt, podkładać sobie właśnie kasę na różne wyjazdy i tak dalej, więc tak jak wspomniałem wcześniej, dla mnie to jest inwestycja. Jestem na takim etapie życia, że po prostu idę teraz wabank. Nie zastanawiam się nad tym, no to wszystko się musi udać. czego ci życzę, a jak nie, no to i tak nie ma sytuacji bez wyjścia, to jest też, tak, oczywiście. Jak człowiek zna język angielski, to tak no, mówię, bo jakby miał jutro zacząć życie w Chinach, no nie było mi to jakieś dość z tym, ale no potrafiłbym pewnie. Dobra. Powiedz mi, no jak zwykle, no bo Wyspy Owcze to jest zamknięty już temat, czy to jest temat, który cały czas to będzie? To znaczy filmowo chyba nie, zobaczymy, jeszcze szykuje się taki gdzieś tam powiedzmy na marginesie projekt trochę innej natury, ale zobaczymy. Ale tak jakby no jeżeli chodzi o ten kierunek, to raczej jest to temat zamknięty. Strasznie drastyczna scena, ta... Zatoka Krwi, bo to, no ale bo te wieloryby przypływają, czy oni je zaganiają tam? Tak, one przypływają. One przypływają co roku, mają to gdzieś zakodowane, że muszą tam przypłynąć, oni to wykorzystują? One wpływają, to jest bardzo losowa sytuacja. W ogóle właśnie to jest pierwsza ważna informacja a propos w ogóle tego zjawiska, które się nazywa Grinda Drag. Bo bardzo często w mediach pojawia się informacja, że właśnie to jest polowanie na wieloryby. A to nie jest tak. Nie opłacałoby się w ogóle im wypływać gdzieś w morze i szukać stada wielorybów. To jest tak, że one w każdym momencie w roku mogą wpłynąć, nikt nie wie kiedy. Jeżeli na przykład danego dnia jakiś, nie wiem, rybak jest na łódce i zobaczy, że to stado wpłynęło, to wtedy daje cynk innym. Oni tam siadają te wszystkie swoje łódki, jachty i tak dalej i dopiero je zaganiają. I to może się nie w każdej zatoce też odbyć. Tylko takich, które są do tego jakby przystosowane i zaakceptowane. Gdzie jest właśnie ta płytka plaża, ludzie mogą wejść do... No ale to z jaką to systematycznością się odbywa? Nigdy nie wiadomo. To może być od kilku do kilkunastu razy w roku. Nawet kilkanaście razy w roku? No, zdarzało się, że było to na przykład, nie wiem, no 1500 wielorybów. W roku na przykład. Chociaż jest to wciąż tam 0,02 całej populacji, jeżeli chodzi o ten rejon, więc no nie jest to też gatunek w żaden sposób zagrożony, także jeżeli chodzi o te wszystkie sprawy, no to zupełnie
Jest okej, okay, tylko... Jest okej. Pomijając kwestię właśnie morale, no. I tak dalej. Natomiast no, jest to szokujące przeżycie. Dla mnie, no ja właśnie mówię... Ale, no, bo ty byłeś, uczestniczyłeś w takim tym... Tak, no, ja to filmowałem przecież. Ludzi. Słucham? Tak, no. Jak się czułeś? To znaczy, nie będę chciał, ja czułem się przede wszystkim podekscytowany, że mam szansę to zobaczyć i że mam szansę to nakręcić. Bo to też wcale nie jest takie oczywiste, bo było dużo jakby no właśnie kontrowersji przez różne organizacje, które tam przyjeżdżały i oni tam filmowali, pokazywali tylko właśnie tą krew i tak dalej, nie mówili o co chodzi. Świat to oglądał i mówił barbarzyńcy i tam w ogóle im życzył jak najgorzej. A to niestety nie jest tak. Jest to bardzo, no chyba jest to najbardziej niejednoznaczne zjawisko, jakiego doświadczyłem w życiu. Bo Pech chciał, że to jest ostatni taki silny, jakaś taka silna warstwa ich relacji z oceanem, który po prostu kształtował cały ten naród. Bo oni tam mieli bardzo słabą dietę, nie mieli co jeść. Od czasu do czasu mogli zjeść barana. Na rybach się nie przeżyje tylko i wyłącznie, szczególnie zimy. Więc te wieloryby bardzo często były dla nich być albo nie być. Tak, bo to tłuszcz, bo to... Dokładnie, tłuszcz, witaminy, oni przede wszystkim mogli suszyć to mięso i jeść je całą zimę. Także wielokrotnie to było tak tam, zresztą ten grind jest utrwalony w sztuce, w literaturze i pamiętam jak na przykład Ewelina właśnie, która tam mieszka, powiedziała mi, że przeczytała taką nowelę o rodzinie, która sobie gdzieś tam mieszkała na krańcu jednej z tych wysp i gdyby nie przypłynęły te wieloryby, gdyby oni ich po prostu nie złapali, no to by umarli z głodu. I to były autentycznie, no takie sytuacje działy się tam cały czas. Problem polega na tym, że to się zmieniło oczywiście, teraz już nie muszą. No nie muszą, bo już jest jedzenia tyle. No tak. Chociaż oni mają też dużo celnych argumentów, bo jakby mówię, ja ich nie tłumaczę, ale też staram się to zrozumieć tak no czysto reportersko, obiektywnie. I oni mówią tak, że okej, my możemy sobie kupić mięso z lądu, z Europy, tylko czy to jest dobre mięso, to raz. Dwa, że wtedy zanieczyszczamy ocean, bo statek płynie, prawda, zużywa ropę, wszystko i tak dalej. No dobrze, są argumenty i argumenciki. Dokładnie. Dobrze, kończymy tą rozmowę. Bardzo ci dziękuję. No co, pozdrawiam i życzę Kuba, no i ci życzę, żeby po prostu cała twoja inwestycja, którą i całe to twoje podejście wabang wypaliło i że jak następnym razem się spotkamy, to powiesz mi, Wojtek, nie martw się, jest okej. Super, bardzo dziękuję. Dobrze, proszę państwa, gościem moim i państwa Kuba Wosik, Witek, przepraszam najmocniej, mów wszystko, tylko nie przekręcaj nazwiska. Jakub Witek, Kuba Witek z przepięknym filmem o Wyspach Owczych. Pozdrawiamy państwa serdecznie. Który wkrótce będzie można obejrzeć sobie już na YouTubie. O, który można będzie już na YouTubie obejrzeć, także szukajcie i penetrujcie tam ten internet. Trzymajcie się, pozdrawiamy.